Cześć, witam Was serdecznie na kanale Gram Ta Dam, z tej strony Paweł. Zapraszam Was dzisiaj na 30 minut z grami planszowymi, aczkolwiek nie do końca o grach planszowych będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać. Poruszymy temat akcesoriów, które do tych gier planszowych możemy dodać, aby były one atrakcyjniejsze, aby pomóc nam utrzymać porządek w pudełkach, no bo jak wiemy, często producenci nie dodają żadnych insertów, a czasami nawet z woreczków strunowych, aby te wszystkie komponenty tam ładnie ułożyć. Pokażę Wam, czego możecie użyć, aby łatwiej Wam się grało, aby także Wasze gry zyskały trochę na atrakcyjności. A więc nie przedłużajmy i zaczynamy. Pewnie często macie tak, że jak pomyślicie sobie, że musicie sięgnąć po grę, która ma masę komponentów, wszystkie macie w woreczkach strunowych, są one na przykład pomieszane i dużo czasu zajmuje Wam rozłożenie tej gry, no to czasami nie chce się po ten tytuł sięgać. A są i takie gry, które nie dodają ani woreczków, ani insertów i po prostu panuje w nich rozgardiasz i chaos. No i tym bardziej po takie gry raczej nie chcemy sięgać. No, mi osobiście czasami jak pomyślę sobie, że muszę rozkładać jakąś grę 30 minut, no to odechciewa się w nią grać i sięgam po coś, co mogę zdecydowanie szybciej na stole rozłożyć. Aby uniknąć takich sytuacji, aby sprawić, że to rozkładanie komponentów będzie szybsze i łatwiejsze i przyjemniejsze, no to producenci wymyślili inserty do gier planszowych. Dzięki nim nie dość, że będziemy mogli trzymać porządek w naszych pudełkach, bo wszystkie komponenty będą ładnie umiejscowione w osobnych pojemnikach, no to jeszcze możemy szybko je dzięki nim rozłożyć. Zacznijmy od insertów firmy Folded Space. Są to inserty wykonane z laminowanej pianki. Producent dokłada instrukcje, jakie mamy złożyć, bo wszystkie są rozłożone, musimy je wyciągnąć z wyprasek, no i wtedy poszczególne komponenty ze sobą łączymy. Co ciekawe, nie musimy używać do tego kleju, bardzo ładnie te elementy nam się łączą ze sobą, jest to dość łatwe w konstruowaniu, no i bardzo ładnie w kartonie wygląda. A do tego spełnia swoją główną rolę, czyli sprawia, że w tych pudełkach mamy porządek, no i bardzo szybko dzięki temu możemy taką grę rozłożyć. Inserty Folded Space pasują do naprawdę wielu gier planszowych, są dobrze wykonane, solidnie. Jedynie co, no to musimy uważać, jak wyciągamy ich z wypraski, bo czasami mogą nam się troszkę rozwarstwić, ale to jest bardzo rzadko, jeżeli umiejętnie do tego podejdziemy, no to naprawdę nic się temu nie stanie. A w pudełku naprawdę te inserty wyglądają świetnie, no i robią to, do czego zostały stworzone, czyli utrzymują nam porządek w opakowaniach. Kolejnym rodzajem insertów, które są przeznaczone do gier planszowych, są inserty typowo z pianki, w której mamy wyżłobione otwory na komponenty czy figurki. Takie inserty proponuje nam firma Felder. Oni specjalizują się właśnie w tych piankowych insertach. Główną ich zaletą jest to, że przychodzą w całości, nie musimy ich składać, po prostu wkładamy do kartonu i już możemy uzupełniać je komponentami. Zarówno Folded Space, jak i Felder dołączają do swoich insertów instrukcje, jak komponenty w tych insertach mają być poukładane, tak więc nie musimy się głowić, gdzie co mamy umieścić, po prostu patrzymy na instrukcje i wszystko szybko jesteśmy w stanie w tych insertach poumieszczać. Główną zaletą insertów jest fakt, że mają bardzo dobre żłobienia na figurki, więc jeżeli kupujemy ich insert do typowej gry z figurkami, no to możemy być spokojni, że te figurki są dobrze zabezpieczone, no i nawet w podróży nic im się nie stanie, tak więc jeżeli chcemy wziąć wtedy grę do naszych znajomych, czy gdzieś zabrać w podróż, to nie musimy się martwić, że pudełko będzie wstrząsane, czy gdzieś nam upadnie, bo figurki w tych insertach od Feldera są naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Kolejnym producentem, który tworzy inserty z pianki, jest Slojka. Ich główną zaletą jest właśnie fakt, że również szybko możemy je włożyć do opakowania, bo są w jednej całości, więc nie musimy się tutaj głowić i tracić czasu na ich składanie. Po prostu wyciągamy z folii, wkładamy do opakowania, no i już możemy uzupełniać komponentami. Dużym plusem insertów ze Slojki jest fakt, że mamy ich dużą ilość do wyboru, no i tworzą je do gier euro, które jak wiemy mają bardzo dużo komponentów, a w insertach od Slojki każdy ma swoje miejsce, więc spokojnie możemy je włożyć do opakowania. No i też dzięki temu mamy bardzo duży porządek. Szybko możemy te komponenty wyciągnąć i rozłożyć na stole. Nie musimy się martwić i męczyć z otwieraniem woreczków strunowych, czy szukaniem, gdzie te komponenty są, czy wszystkie mamy w osobnych woreczkach. Tutaj każdy
element ma swoje miejsce w tym insercie, no i tak jak mówiłem, szybko możemy to wyłożyć i rozpocząć rozgrywkę. I nawet takie gry jak, ja mam akurat ich insert do gry Teotihuacan, no i nawet takie gry, które mają masę komponentów, jesteśmy w stanie naprawdę dzięki takiemu insertowi bardzo szybko rozłożyć. Teraz jak widzicie na ekranie telewizora pojawiło nam się, myślę, że znane logo dla wielu z Was, a jest to logo oczywiście firmy Redrewno. Redrewno produkuje inserty ze sklejki oraz płyty HDF, czyli płyty pilśniowej, która jest wysokiej jakości i charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Redrewno dodaje bardzo ładne instrukcje do swoich insertów. Mamy bardzo dobrze wyjaśnione, jak mamy złożyć te inserty, nie jest to trudne, no ale troszkę czasochłonne i no niestety musimy się chwilkę namęczyć, aby te inserty złożyć. Aczkolwiek, jak mówiłem, nie jest to trudne, możemy sobie z tym dość łatwo poradzić. Wszystko mamy ładnie opisane i tak samo na końcu mamy rysunek i opis, co w danym pojemniku ma się znaleźć, więc nawet jeżeli gra ma dużo komponentów, no to jesteśmy w stanie je szybko rozmieścić w tych pojemnikach. Bardzo dużą zaletą insertów od Redrewno jest fakt, że później te pojemniki możemy wyciągnąć z opakowania, no i przetrzymywać w nich komponenty podczas rozgrywki. Nie musimy tego rozrzucać na stole. Po prostu każdy ten pojemniczek osobno możemy wyciągnąć, położyć na stole. Nie dość, że ładnie to wygląda, no to jeszcze mamy porządek na stole i łatwo możemy sięgnąć po komponenty, których potrzebujemy podczas rozgrywki. No i dzięki temu rozłożenie gry trwa naprawdę kilka minut. A dodatkowo bardzo ładnie te inserty wyglądają. No jeżeli otworzymy opakowanie, to mamy wszystko poukładane, ładnie wyglądające. No i naprawdę z wysokiej jakości. Jeżeli szukacie insertu naprawdę dobrej jakości, wytrzymałego, trwałego, który spełni Wasze oczekiwania, no to właśnie Redrewno takie inserty produkuje i mają ich naprawdę bardzo duży wybór. Ostatnim producentem insertów, którego Wam chcę przedstawić w tym filmie, jest oczywiście Eraptor. Eraptor produkuje inserty również z HDF-u, czyli z bardzo dobrej, wytrzymałej płyty pilśniowej. Dużą zaletą insertów od tego producenta jest fakt, że nie musimy używać kleju, tak jak to jest w przypadku Redrewno. Inserty od Eraptora możemy składać poprzez klikanie w odpowiednie miejsca naszych elementów i są one dzięki temu trwałe, łatwo i szybko możemy je złożyć. Tak jak mówiłem, nie musimy używać kleju, więc składanie jest bardzo przyjemne. Mamy dołączoną instrukcję, jak poskładać inserty. Nie zajmuje to dużo czasu i bardzo ładnie te inserty wyglądają. Jak możecie zauważyć, ja mam od nich insert do Nemezisa. Dużą zaletą jest to, że na figurki mają osobne miejsce w tym insercie. Są one otoczone płytą plexi, więc nie dość, że ładnie są wyeksponowane, to jeszcze są zabezpieczone, bo każda figurka ma osobne miejsce, jest zabezpieczona z każdej strony albo płytą HDF, albo plexi, więc nie ma szans, żeby coś nam się przewróciło, połączyło, gdzieś ze sobą zetknęło, nawet w transporcie, jeżeli będziemy potrząsać tym opakowaniem, to tym figurkom nic się tam nie stanie, są naprawdę fajnie wyeksponowane, ładnie to wygląda, jak otworzymy opakowanie, to wszystko widać na pierwszy rzut oka, no i dużym plusem jest także to, że możemy każde z tych pojemników wyjąć, położyć na stole i także używać ich do trzymania komponentów podczas rozgrywki, bo wtedy mamy łatwy dostęp do tych komponentów, ładnie to wszystko nam na stole wygląda, no i mamy porządek, a nie chaos i rozgardiasz i szukanie, gdzie jaki element położyliśmy podczas rozgrywki, no bo wszystko mamy ładnie poukładane. A więc jeżeli szukacie naprawdę dobrej jakości insertu funkcjonalnego, szybkiego i łatwego do montażu, no to inserty od Eraptor na pewno spełnią Wasze oczekiwania. Wielu z Was pewnie podczas rozgrywek w gry, których używamy kości, ma problem z tym, że czasami jak rzucimy, no to kość nam się nie obraca, tylko prześlizguje. No i wtedy jest problem, czy zaliczyć taki rzut, czy rzucać jeszcze raz. No, jeżeli nam wypadła szóstka, no to rzeczywiście będziemy wtedy się kłócili, że przecież rzuciliśmy, no nie nasza wina, że się nie poturlało. Innym problemem jest fakt, że często kości nam kantują albo zmiatają z planszy elementy gry, no i później trzeba się zastanawiać, jaka figurka stała albo gdzie jakie komponenty były rozłożone. No i właśnie ten problem rozwiązują nam wieże do kości. Mam ich duży wybór, więc postaram się kilka najciekawszych Wam omówić. Zacznijmy od wieży niemieckiego producenta, czyli firmy Zeiterdas. Jest ona wykonana z pianki. Bardzo ładnie wygląda, jest dość duża, więc musimy mieć troszkę miejsca na stole, aby jej używać. Ale dużym plusem tej wieży jest to, że ma dużo miejsca na kości, więc nawet sporą ilość możemy spokojnie wrzucić.
i wszystko ładnie nam się tutaj zmieści, no i żadna kość na siebie nie nachodzi. Wydaje przyjemny dźwięk, nie jest zbyt głośna, ładnie wygląda, więc jeżeli szukacie ciekawej wieży do kości, którą możecie rozbudowywać, bo producent udostępnia także elementy, które możemy sobie tutaj dokleić, jak na przykład balkon tutaj przy drzwiach. Tak samo możemy ją pomalować, na jakie kolory chcemy, żeby jeszcze atrakcyjniej wyglądała. To serdecznie Wam ją polecam, bo tak jak mówiłem, ładnie wygląda, możemy ją malować, na jakie kolory chcemy i dodatkowo jeszcze możemy ją rozbudować, aby była atrakcyjniejsza. Drugą wieżą jest wieża ze sklejki, stworzona przez producenta, zrodzone w ogniu. Dużym plusem tego producenta jest to, że laserem może wypalić nam cokolwiek chcecie. Tak jak widzicie, mi wypalił moje logo na tej wieży. Wieża jest składana, możemy ją rozłożyć lub złożyć, jeżeli mamy taką potrzebę. Łatwo możemy ją wtedy przechowywać. No i tak samo ma duże miejsce na kości, więc spokojnie dużo kości możemy do niej wrzucić i nie będą one zachodziły na siebie. Jedynie co, no to jest troszkę głośniejsza niż wieża od Zeiterdas, ale moim zdaniem bardzo fajnie wygląda, ładnie się prezentuje na stole. No i tak jak mówiłem, dużym plusem jest to, że lasery mogą wypalić co tylko będziemy chcieli. Jest to kwestia dogadania się z producentem. Kolejne wieże do kości pochodzą od producenta Eraptor. No i podobnie jak inserty z tej firmy, są stworzone także z płyty pilśniowej, czyli z HDF-u. Jak widzicie, mamy tutaj dwa rodzaje wieży do kości. Jedna to jest Dragon, przeznaczona głównie do gier RPG. Fajnie możemy ją wkomponować do gier, w której mamy figurki, no bo będzie dodatkowym, ciekawym elementem takiej gry. Oraz druga, już troszkę trudniejsza do złożenia. Bardzo fajnie wkomponuje się do gier typu science fiction. Ja na przykład używam tej wieży do gry Nemesis, bo bardzo fajnie komponuje się z całą planszą. No i mi się osobiście naprawdę bardzo ona podoba. Dużym plusem tych wieży jest fakt, że możemy je szybko złożyć. Mamy fajnie opisaną instrukcję, jak to zrobić. Przy wieży Dragon złożenie jej trwa naprawdę dosłownie kilka minut. Jest tak prosta do złożenia. Obie te wieże mają bardzo duży front, więc też dużo kości możemy do nich wrzucić, no i nie będą one zachodziły na siebie. No i tutaj przy okazji tych wieży chciałbym ogłosić konkurs, w którym do wygrania będzie wieża Dragon. Napiszcie mi w komentarzach, do jakich gier używalibyście tej wieży, no i dlaczego akurat do tych. A ja wybiorę najlepszy komentarz, który autor zostanie nagrodzony właśnie taką wieżą od producenta Eraptor, któremu serdecznie dziękuję za zasponsorowanie takiej nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zasubskrybować mój kanał, no i napisać w komentarzu, tak jak wspominałem, dlaczego, no i do jakiej gry planszowej byście takiej wieży użyli. Kolejne wieże do kości pochodzą od producenta Pandarek, no i sami przyznacie, że świetnie się prezentują. Są wykonane z drewna, z różnymi grawerami. Akurat ta ma wygrawerowany młot, no i bardzo fajnie komponuje się z grami RPG. Są solidnie wykonane, bardzo ładnie wyglądają, no i uwierzcie mi, będą ozdobą waszych gier planszowych. Jedynym lekkim minusem tych wieży jest fakt, że mają wąski przód, więc dużej ilości kości tam niestety nie wrzucimy, bo będziemy mieli problem, aby one się nam na tym przodzie pomieściły, no bo przy takiej ilości niektóre po prostu będą na siebie zachodziły, ale to i tak nie jest problemem, bo będą nam one się obracały, no i łatwo możemy wyciągnąć te, które zaszły na siebie, no i sprawdzić, jaki wynik mamy na pozostałych kościach. A tak jak wspominałem, są bardzo dobrze wykonane, ładnie wyglądają, no i będą na pewno ozdobą waszych gier. Na koniec zostawiłem coś ciekawego, czyli bardzo interesująca oraz nietypowa wieża do kości od producenta Drawlab z Grecji. Bardzo ładnie się prezentuje, jak mówiłem, jest nietypowa. Tutaj mamy zamek, czyli bardzo duże miejsce, gdzie będą nasze kości spadały. No, tym młotem będziemy je transportowali właśnie do naszego zamku. Imituje to troszkę katapultę, która była używana w czasach średniowiecznych. Jak widzicie, możemy załadować tutaj całkiem sporą ilość kości, a później, żeby nimi rzucić, po prostu
pchniemy ten młot, no i wszystkie kości, które były w nim schowane, rozsypują się przed wejściem do zamku. Kolejne akcesoria, które będziemy omawiali, dotyczą tutaj utrzymywania naszych kart w nienaruszonym stanie, a mowa tu oczywiście o koszulkach, które możemy użyć do właśnie ich zabezpieczenia. Ja osobiście polecam Wam firmę Slojka. Mają oni dwa warianty kart, jest to premium oraz standard. Różnią się one tym, że premium są po prostu troszkę grubsze, no i lepiej zabezpieczają nam karty, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że premium przez to, że są grubsze, będą sprawiały, że duże talie kart będą wysokie, no i przez to łatwo będą się nam po prostu rozsuwały. A więc jeżeli chcemy użyć koszulek do kart, do talii, które mają naprawdę dużo kart w zestawie, no to lepiej użyć standardów, dlatego że nie powiększą nam one tak objętości tych kart. Natomiast jeżeli mamy gry, które nie mają dużych talii i chcielibyśmy dobrze zabezpieczyć te karty, no to wtedy możemy użyć spokojnie koszulek premium. Będą wtedy nasze karty bardzo dobrze zabezpieczone, no i nie będziemy musieli się o nie martwić. Dużym plusem koszulek od Slojki jest fakt, że nie sklejają się i są bardzo wytrzymałe. Nie musimy się martwić, że coś się z nimi stanie, możemy karty tasować, przytrzymywać w insertach, bo nie powiększają nam one dużo kart, no i mamy też bardzo dużo różnych rozmiarów, więc jesteśmy w stanie dopasować te koszulki do takich kart, do jakich ich potrzebujemy. No i tutaj nasuwa się pytanie, chyba odwieczne, jak widzę różne fora dyskusyjne, czy wybrać Slojkę czy Rebelę? Jakie są różnice pomiędzy tymi koszulkami? No więc Slojka ma, tak jak mówiłem, ten duży plus, że te koszulki nam się nie sklejają, a więc karty jesteśmy w stanie dobrze tasować, nie posklejają nam się, no i są wytrzymałe. Natomiast przy Rebelach, których używałem na samym początku, często miałem problem, bo właśnie karty mi się sklejały, przez co ciężko je było tasować. No i miałem też kilka takich sytuacji, że po prostu te koszulki mi się rozerwały. No i tak jak mówiłem, teraz używam tylko koszulek ze Slojki, jestem zadowolony, bo karty mi się nie sklejają i wiem, że są bardzo dobrze zabezpieczone. Kolejnym akcesorium, które możemy dodać do naszych gier planszowych, są różnego rodzaju maty. Moja mata została wykonana przez producenta Playmaty. Wykonana jest z grubej gumy, no i podłoże jest takie, że nie ślizga się na żadnej powierzchni stołu. Możemy ją czyścić, możemy ją składać, rolować, przechowywać gdzie chcemy, no bo jest ona odporna na zagniecenia. Na maty wykonane z gumy możemy nawet prać, bo nic im się nie stanie. Dużym plusem jest fakt, że możemy spokojnie rozsypać komponenty na takich matach, no i nie musimy się martwić, że powpadają nam w szczeliny na przykład drewnianego stołu, bo ja osobiście miałem z tym duży problem. Na karty, które kładziemy na takich matach, jesteśmy w stanie łatwo podnieść, nie przyklejają się nam do stołu, nie będziemy niszczyć tak rogów kart, jak czasami ma to miejsce, więc nie dość, że ładnie to wygląda estetycznie, to jeszcze dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze komponenty się nigdzie nie pogubią i karty będziemy mogli łatwo podnosić, przez co nie będą one tak bardzo eksploatowane. Dużym plusem producenta Playmaty jest fakt, że mogą oni stworzyć nam matę taką, jaką chcemy. Możemy wybrać sobie, co chcemy na tej macie, przesłać im po prostu zdjęcie i oni to na tych matach nadrukują. Mamy również maty, które są dedykowane do konkretnych gier. Ja akurat mam matę do gry Chai. No i plusem takich mat jest zaś to, że są one wykonane, jak powiedziałem, do konkretnej gry i mamy specjalne miejsca, gdzie mamy położyć jakie karty, a więc też podczas rozgrywki bardzo ładnie to wygląda. Wracając jeszcze na chwilę do akcesoriów, które pomogą nam podczas rzutów kośćmi, no to są to tacki na kości, czyli popularne tej streje. Ja mam akurat wykonane przez Playmaty, są one wykonane również z gumy. Pod spodem jest nieślizgalna powłoka. Możemy ją łatwo skonstruować, bo po prostu przyczepiamy na klipsy, rogi takiej tacki, no i już spokojnie do środka możemy wrzucać kości. Brzegi są wysokie, więc nie będziemy musieli się martwić, że te kości nam z takiej tacki wypadną. No i tak jak w przypadku maty, tak i tutaj Playmaty nadrukowały moje logo, czyli to, co chciałem. Tak samo wy możecie im przesłać zdjęcie i nadrukują na takiej taczce cokolwiek będziecie chcieli. Często w grach planszowych mamy
monety wykonane albo z tektury, albo z plastiku, co niekoniecznie ładnie w takich grach wygląda. No i tutaj, chcąc urozmaicić jakoś te gry planszowe, no to możemy dokupić dodatkowe monety, które są wykonane z metalu. Ja na przykład mam takie monety metalowe od producenta Drawlab. Niedawno one były na Kickstarterze, więc jeżeli chcecie je zobaczyć, link podsyłam w opisie tego filmu. Jest ich naprawdę dużo, jak widzicie na telewizorze, możecie dobrać je do takich gier planszowych, jakie macie u siebie. Czy to będą ekonomiczne, czy RPG, no to w zależności od tego, jak chcemy, aby te monety wyglądały, no to mamy naprawdę bardzo szeroki wybór. No, takie monety sprawią, że raz, że będzie to ładniej wyglądało na stole, przyjemniej się będzie grało, no to w grach RPG, no to przecież w sakwie ładniej, jak nam coś brzęczy po prostu. Jak widzicie, urozmaicić nasze gry planszowe możemy na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest dokupienie różnych elementów do naszych gier RPG lub gier bitewnych. Mamy możliwość dokupienia budynków, różnych plansz, na których będziemy toczyć bitwy naszymi oddziałami, pomostów, beczek, drzwi, no, czego tylko zapragniemy. A producentem, który wytwarza takie elementy do tych gier, jest producent Zitterdust, więc jeżeli chcemy urozmaicić nasze gry bitewne i RPG, dodać beczki, różne mury, płoty, drzwi, no to odsyłam Was na ich stronę internetową, tam macie naprawdę bardzo duży wybór różnych dodatków, które sprawią, że nasze gry będą wyglądały jeszcze piękniej. Jeżeli szukacie czegoś, co urozmaici Wam gry planszowe, co sprawi, że one będą wyglądały ładnie, na przykład meble będziecie mogli zamienić na jakieś drewniane, fajne, ciekawe figurki, no to odsyłam Was do pasjonata, który robi naprawdę świetne rzeczy z drewna. Jest to pan Darek, który stworzył już wieże do kości, które Wam przed chwilą prezentowałem, ale potrafi robić różne inne ciekawe rzeczy, na przykład właśnie monety do gier planszowych, potrafi robić figurki, które mogą zastąpić nam meble. Dzięki czemu ładniej one będą wyglądały na planszy, sprawią taki efekt wow, jak ktoś do Was wejdzie i powie, skąd coś takiego macie, przecież to nie jest dodawane do gier planszowych. No i wtedy możecie się pochwalić, że wyszperaliście coś takiego właśnie w czeluściach internetu. No, pan Darek tworzy naprawdę ciekawe rzeczy, które urozmaicą i sprawią, że Wasze gry planszowe będą wyglądały jeszcze ciekawiej. Oprócz różnych takich figurek, monet, można też zamówić składaną na magnesy planszę do szachów, która naprawdę bardzo ładnie się z drewna prezentuje, ma fajne nacięcia, które dodają jej fajnego klimatu. Ostatnim elementem, które chciałbym Wam zaprezentować, które możemy dodać do naszych gier planszowych, są różne pojemniki na karty, czyli tak zwane holdery. Tutaj prezentowane przeze mnie holdery są stworzone przez firmę Red Drewno, są wytworzone z HDF-u, czyli płyty pierśniowej. Jak mówiłem, możemy przetrzymywać na nich różnego rodzaju karty, większe i mniejsze, w zależności od tego, jakie potrzebujemy, no to takie holdery jesteśmy w stanie dobrać. Jak widzicie, są też specjalne na większe talie, są na mniejsze, więc mamy dużą różnorodność. No i przede wszystkim są bardzo ładnie i solidnie wykonane. Składanie takich pojemników jest bardzo szybkie, więc zajmuje dosłownie minutę, może dwie. Jak widzicie, elementów do gier planszowych mamy bardzo dużo, inserty, wieże do kości, różnego rodzaju budynki, figurki. Mamy różnych pasjonatów, którzy z wielką pasją tworzą różne elementy, które urozmaicą i uatrakcyjnią nasze gry planszowe. A jeżeli któreś z tych elementów Wam się podobały, no to w opisie tego filmu znajdziecie linki do wszystkich producentów i produktów, które tutaj Wam zaprezentowałem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, co sądzicie o takim filmiku, czy chcielibyście zobaczyć coś jeszcze więcej z różnych akcesoriów. Jeżeli tak, no to śmiało dajcie mi o tym znać w komentarzach. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, gameplayami, konkursami, recenzjami oraz właśnie takiego rodzaju filmikami, no to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem, wtedy dostaniecie powiadomienie, jak coś nowego na mój kanał wpadnie. To by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam serdeczne i do zobaczenia.